Groszek ptysiowy. Groszek ptysiowy to doskonały dodatek do zup, szczególnie tych o konsystencji kremu. Groszek ptysiowy jest bardzo prosty do przygotowania, przy odrobinie organizacji można też zrobić pyszne eklerki, ptysie, a nawet karpatkę. Wykonując wyłącznie groszek można pominąć proszek do pieczenia, gdyż nie jest niezbędny. Można dodać ewentualnie szczyptę soli. Do przygotowania groszku ptysiowego potrzebne są następujące składniki. Woda, mąka pszenna, margaryna, jajka, proszek do pieczenia. Margarynę należy rozpuścić, roztopić w gorącej, gotującej się cały czas wodzie. Po rozpuszczeniu dodajemy szklankę mąki pszennej i mieszamy do uzyskania gęstej masy. Następnie miksujemy, wbijamy po jednym jajku, a na koniec proszek do pieczenia. Wystarczy łyżeczka i miksujemy do uzyskania jednolitej masy. Masę, gotową masę wkładamy do, na przykład do dekoratora, do ciastek, za pomocą którego będziemy wyciskać niewielkie kuleczki groszku ptysiowego. Najlepiej na blasze wyłożonej folią do pieczenia bądź specjalnym papierem do pieczenia. Następnie rozgrzewamy piekarnik do 200 stopni. Wkładamy wyciśnięte groszki ptysiowe, pieczemy przez 5 minut, a następnie pieczemy przez 15 minut w 180 stopniach. Tak wygląda efekt finalny. Groszki są świetnym dodatkiem do zup kremów. Pamiętaj, aby po skończonym pieczeniu wystudzić groszek przy lekko otwartym piekarniku przez około 10 minut. Życzymy smacznego, zostaw komentarz pod tym filmem, będzie nam bardzo miło. Bądź na bieżąco z najnowszymi przepisami, nie przegap nowych filmów. Zasubskrybuj nasz kanał na youtube.com/smaczne przepisy. Zobacz też inne smaczne przepisy. Pozdrawiamy!